z pracowni Oko. Zapraszam Was na ciąg dalszy malowania dworów Komborni. Zaczęliśmy troszkę wcześniej, ponieważ chcę powiedzieć wszystkim z Was, którzy nie widzieli poprzedniej lekcji, gdzie mogą ją znaleźć i zachęcić do skorzystania z tej lekcji. Znajdziecie ją, tak jak wszystkie pozostałe ponad 200 lekcji, w lewym górnym rogu naszej strony na Facebooku, w zakładce filmy. Tam poprzednia lekcja, poprzednie zajęcia sprzed tygodnia, dokładnie kiedy zaczęliśmy i zatrzymaliśmy się na tym właśnie etapie, czyli na szkicu dworów Komborni. Cudowne miejsce, które znam i serdecznie pozdrawiam. Zachęcam Was do odwiedzenia. Myślę, że zorganizujemy tam wkrótce plener. Marzy mi się w każdym razie. I jest to na pewno możliwe. Krótko o tym, czego będziemy dzisiaj używać. Dzisiaj farby olejne, bo chyba o tym nie wspomniałem, czyli najważniejsza informacja. Będziemy malować farbami olejnymi. Ci z Was, którzy nie mają farb lub nie zrobili jeszcze szkicu, mogą popatrzeć, pooglądać. Będzie dużo przydatnych informacji, na przykład takich, jakie farby, jakie pędzle zakupić na raz kolejny, na kolejne spotkania. Będę dzisiaj używał, może od pędzli zacznę, pędzli szczeciniastych. Będą to pędzle ze Szczeciny naturalnej. Głównie pędzle Van Gogh. I pędzle do farb olejnych to właśnie te szczeciniaki tak zwane. Ale one się dzielą ze względu na swój kształt na kilka grup. Mianowicie mamy pędzle okrągłej, to są te dwa. To jest numer 6, pędzel Van Gogha. To jest numer 8, tutaj płaski pędzel, drugi rodzaj pędzli, numer 4 i również płaski pędzel o mniejszej szerokości. Jest ze mną również dzisiaj Daria, będziemy malować wspólnie. Opowiadam właśnie o pędzlach, których będziemy dzisiaj używać. Jest również pędzel płaski, starszy już troszeczkę, lekko zaokrąglony przy krawędzi, tak zwany koci języczek. Bardzo polecam te pędzle. Tutaj mam ten pędzel w wersji syntetycznej, bardziej do akryli i do akwareli. No właśnie taki kształt bardzo przydatny. Jaka jest rola kształtu pędzla w malowaniu? No, daje nam określony kształt, ślad farby na obrazie. I pędzle lekko zaokrąglone będą dawały bardziej miękką krawędź. Mam jeszcze jeden pędzel, po który już sięgnę, bo widzę, że zapomniałem go wyciągnąć, a jest tym, co szczególnie chciałem Wam dzisiaj pokazać. Już go znalazłem. Mam na myśli pędzel taki, typu szabelka. Taki pędzel szabelkowaty to jest akurat syntetyczne włosie. Może być wykorzystywany również do farb akrylowych oraz do akwareli. Tutaj mam jeszcze jeden, ten sam rozmiar. To są pędzle Renaissance 1200 Dagger. Numer tego pędzla, czyli jego szerokość, to 10, czyli 10 mm. Zaraz zobaczycie ten pędzel w akcji. On jest jednym z najbardziej precyzyjnych pędzli, ponieważ po nabraniu na niego farby jego końcówka idealnie skupia się w ostrą, bardzo precyzyjną krawędź. Tymi pędzlami można otrzymać niesamowicie precyzyjne efekty. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam wszystkich. Widzę, że się jeszcze zbieracie. Ja jeszcze zaraz opowiem o pędzlach. W międzyczasie może wyciśniemy farby. Będziemy używać przede wszystkim trzech kolorów podstawowych, czyli żółcieni kadmowej, pewnie tyle wystarczy. Malujemy farbami Winsor Newton. To jest taka lepsza półka farb olejnych, może nie najwyższa jeszcze, ale zdecydowanie lepsza. Magenta, która akurat w tych dosyć farbach ciemna jest. Ona jest fioletowa, ona jest taka piękna, jagodowa.
Nietypowa bardzo jak na magentę, ale ponieważ właśnie taka jest piękna, to ją kupiłem. Za to nakładano harcerunkiem daje piękny Widzicie, róż. bardzo nietypowa magenta. Tutaj żółty kadmowy, który jest dosyć cytrynowy, bo to jest żółty kadmowy cytrynowy, o zapomniałem tego dodać. Od razu, słuchajcie, przygotujcie sobie również ręcznik papierowy, papier toaletowy, chusteczkę, cokolwiek, ponieważ będziemy dużo ścierać farby z pędzla na chusteczkę. To właśnie dobra i wygodna metoda pracy. Dzień dobry wszystkim, cieszę się, że jesteście. Dzisiaj pierwszy oficjalny dzień wakacji. Hurra, nareszcie wakacje, jak ja lubię wakacje. Nie przepadałem nigdy za szkołą, mówię to wprost. Natomiast wakacje uwielbiam właśnie dlatego. Tutaj dosyć piękny błękit. I jeszcze kobalt do zestawu. Tutaj taki odpowiednik cyjanu. Ten, który przed chwileczką wycisnąłem, tutaj kobalt, który jest ciemniejszy. Oczywiście szarość Payna, moja ulubiona szarość Payna, nie mogłem sobie odmówić i również ją kupiłem. Tak więc też się trochę jej przyda. Farby olejne nie wysychają, więc nie musimy się, nie wysychają w każdym razie za szybko, więc nie musimy Na się, palecie. tak, no, nie musimy się martwić. Mamy jeszcze brązy, sienę paloną, zielenie. Myślę, że do nich za chwilkę dojdziemy i oczywiście biel. Jak widzicie, moja tubka bieli Pokaźna. jest konkretnie większa niż pozostałe tubki. Dlaczego? Ponieważ bieli zużywa się sporo, krótko mówiąc. Dlatego polecam Wam zakupić biel w troszkę większej tubce, na przykład takiej jak ta. Czy do olejnych farb używamy twardszych pędzli? Tak. Już mówię o pędzlach, bo mówiłem na początku, a początek dzisiaj był dosyć wcześnie, dlatego przyznam się ze względów technicznych. Chciałem zobaczyć, czy nam się zmieści obraz na stoliku do malowania, a nie na sztaludze. Gdyby się nie zmieścił, to bym po prostu szybko wszystko przenosił na sztalugę, ale się zmieściło. Już opowiadam raz jeszcze o pędzlach, ponieważ wiem, że zaczęliśmy dzisiaj troszkę wcześniej i niektórzy z Was nie widzieli początku. Pędzle do farb olejnych już pokazuję tutaj w garści, tylko je ładnie ułożę rodzajami. Bo to jest taki temat, który często jest poruszany, taki troszkę tajemniczy na początku, jakich pędzli używa się do farb olejnych. Może to jakieś specjalne zaczarowane pędzle. Nie, one są zupełnie zwyczajne, nawet są tańsze niż pędzle do wielu innych technik. Pokazuję już. Słuchajcie, to są pędzle rzeczywiście. Zobaczcie, jakie one są, jakie to jest sztywne włosie. Pokazuję już z bliska. Widzicie? To jest szczecina. Ten jest jeszcze sklejony. Właśnie, jeżeli kupujecie pędzel i on jest taki sklejony, bo jest fabryczny, to trzeba go włożyć do wody albo do terpentyny i on się za jakiś czas rozklei. Zaraz mu to zresztą zafundujemy. Więc pędzle szczeciniaste różnych producentów w różnych cenach, ale przeważnie są to pędzle raczej tańsze od 5 do 15 zł. Ten pędzel akurat kosztował 15 zł, bo to jest lepszy pędzel. Przekonałem się, że warto jest mieć kilka lepszych, rzeczywiście lepszych pędzli oraz część pędzli tańszych, które i tak się zużyją, można je później wyrzucić, kupić nowe, jak się zetrą, bo pędzle się ścierają. Ale kilka dobrych pędzli warto mieć, one dłużej też służą i są przede wszystkim dokładniejsze. Tak więc pędzle szczeciniaste, dla różnicy tutaj pędzel syntetyczny z włosia syntetycznego, też taki troszkę sztywniejszy, ale nie aż tak jak te szczeciniaki. To jest ewidentnie, myślę, że nawet słychać. Ja pokażę jak brzmi pędzel, żebyście słyszeli ten dźwięk. To jest. Daria, może potrzymasz, bo ja się nie mogę wyrobić. Okej. Okay. Tylko tu pod kamerę. Pędzel szczeciniasty. Pędzel syntetyczny do akryli i akwareli. Tak więc. Dziękuję bardzo. Tak więc szczeciniaki są szorstkie. I mamy pędzle okrągłe, takie jak ten, jak te dwa.
Pędzle okrągłe, zaraz Wam pokażę na palcu, jaki one dają ślad. Po prostu one dają, jeżeli przyciskamy taki pędzel do płótna, to zobaczcie, już się tutaj muszę wykaraskać z oświetleniem. Widzicie, będzie dawał ślad płaski. Nawet jakby się jakieś pudełeczko znalazło, to bym pokazał na ciemnej. O, daj, o właśnie tutaj, to. Proszę. Super. Po prostu sama fizyka, kiedy przykładamy taki pędzel i malujemy nim, to widzicie, on się układa okrągło. Widzicie ten obrys pędzla. To jest okrąg, po prostu okrąg regularny. Więc te pędzle będą zostawiały okrągły początek kreski i okrągły koniec kreski, którą malujemy. Kiedy je mocniej będziemy przyciskać, to będą malowały dosłownie takimi łuskami, takimi okrągłymi kształtami. A dla różnicy pędzel płaski, zobaczcie, on daje idealnie prostokątny kształt tak, linii. Precyzyjne linie. Precyzyjne linie, świetne do architektury. Dlatego te pędzle dzisiaj przygotowałem, bo będziemy malować architekturę. Poza tym czubeczkiem takiego pędzla, takimi dotknięciami, już pokażę to w innej płaszczyźnie, takimi dotknięciami, w ten sposób, może jeszcze bliżej pokażę, kamera wytrzyma. Takimi dotknięciami możemy malować idealne, cieniutkie linie. I do najcieńszych kresek, zwłaszcza w farbach olejnych, najlepsze są nie cieniutkie pędzle okrągłe, tylko właśnie pędzle płaskie. I to wcale nie muszą być cieniutkie pędzle. Ja to pokazywaliśmy to malując Toronto. Jak precyzyjne linie można zrobić na przykład takim pędzlem. Dlatego, że wykorzystujemy tą jego płaszczyznę, ten szpicek jego. I to dotykając tym szpickiem w ten sposób możemy malować dotknięcie za dotknięciem. W ten sposób dotykamy, dotykamy, dotykamy. Idealne, proste, długie linie. Jeżeli szukacie ewentualnie pędzli okrągłych, bardzo precyzyjnych, to polecam taki pędzel jak ten. To jest wprawdzie pędzel do akwareli, bardzo dobrej jakości, z czerwonego sobola. On po zmoczeniu robi się cieniutki jak igiełka i daje idealnie prostą linię. Oczywiście przy farbach olejnych można używać też pędzli syntetycznych, takich dedykowanych do akryli. Ja tutaj mam taki pędzel właśnie. One również będą bardzo dobre, ale wtedy, kiedy malujemy bardziej rozrzedzonymi farbami olejnymi, na przykład z większym dodatkiem oleju lub terpentyny. Jeżeli już dochodzimy do oleju i terpentyny, to już objaśniam, co jest co, jaka jest różnica. Tutaj w słoiczku mam przygotowaną tak naprawdę benzynę ekstrakcyjną. Używam benzyny ekstrakcyjnej, ponieważ ona ma znacznie słabszy zapach niż terpentyna. Jest rozpuszczalnikiem, który rozpuszcza farby olejne tak samo dobrze, jeśli nie lepiej niż terpentyna. A olej już pokazuję. Moi drodzy, olej. To taki nietypowy olej. Tak, nietypowy olej, ponieważ najbardziej popularnym olejem jest olej lniany. Jest najtańszy, najczęściej używany do farb olejnych, zwłaszcza na początku przygody. Natomiast jeżeli szukacie oleju dobrego, który nie będzie żółkł z czasem, to olej makowy jest zdecydowanie lepszej jakości niż olej lniany. On i tak troszeczkę zżółknie, jak widać na moich palcach, ale zdecydowanie mniej niż olej lniany. Ewentualnie olej z orzecha włoskiego jest też bardzo dobry. I kiedy używamy oleju? Kiedy chcemy, żeby farba się gładziej rozprowadzała, bo olej powoduje, że farba jest jeszcze bardziej tłusta i jeszcze bardziej ochoczo się miesza i rozmazuje na powierzchni obrazu. Tak, daje taką większą głębię. Zdecydowanie. Szczególnie przy portretach. Tak. Ale też powoduje to, że farby znacznie dłużej schną. Więc jeżeli chcecie, żeby Wasz obraz w miarę szybko wysechł, to raczej mniej oleju. Właściwie można malować w ogóle bez oleju, ponieważ farby olejne same w sobie mają olej. To jest ich podstawowy składnik, poza pigmentem oczywiście. Więc one już są naolejowane. No i chyba ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to jak to jest z płukaniem pędzli. Oczywiście
Można płukać pędzle w terpentynie, tak jak w wodzie przy akwareli, czyli płukamy, tylko że wtedy zużyjemy litry terpentyny, która jest rozpuszczalnikiem, jest droga, w dodatku jest chemiczna, więc po co wylewać tyle chemii gdzieś później. Więc ja zdecydowanie preferuję brudny pędzel. Najpierw wytrzeć w szmatkę albo w papier toaletowy, mówiąc wprost. Wycieramy ten pędzel porządnie w ten sposób. I on wytrze się prawie do czystego pędzla. On będzie prawie czysty po takim przetarciu. I wtedy maczamy go tylko koniuszkiem w terpentynie albo w benzynie, po czym wycieramy i mamy właściwie czyściutki pędzel. Oczywiście po malowaniu dobrze jest taki pędzel jeszcze wymyć w ciepłej wodzie z mydłem albo z płynem do mycia naczyń. Jeżeli chcecie, żeby wasze na przykład drogie, dobrej jakości pędzle długo żyły i żeby się wam odwdzięczyły, to zawsze dokładnie myjcie je po skończeniu malowania w ciepłej wodzie z mydłem lub z płynem do mycia naczyń. To jeszcze wypłukuje mnóstwo oleju, mnóstwo jakichś takich pozostałości, ponieważ olej wnikając tutaj, szczególnie w ten fragment pędzla, tu u nasady i tu, on tam twardnieje. I z czasem twardnieje wam pędzel coraz bardziej, jeszcze przy okazji tak się zaczyna brzydko rozcapiżać, oj taki się robi, i robi się taki sztywny, aż w końcu skamienieje w ogóle. Więc szkoda pędzla. Wtedy dobre jest do techniki suche, na suche. Tak, oczywiście takim pędzlem zawsze można też coś zdziałać. Ale dzisiaj się nagadam. Jak gadam za dużo, to napiszcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że to mogą być przydatne informacje. Tak, myślę, że też dałeś czas osobom, które dołączyć chciały. Nie były z nami w zeszłym tygodniu, tak, aby wstępnie zobaczyły, co będziemy dzisiaj malować. Bo nawet jeśli nie ma tego szkicu, to myślę, oczywiście, że spokojnie można dołączyć. Oczywiście można dołączyć, ponieważ właśnie do tego dochodzę. Ostatnia część mojego gadania dzisiejszego to strategia pracy nad obrazem. I to nie tylko olejnym, tak samo jest w malarstwie akrylowym i akwareli. Zawsze powinniśmy wymyśleć sobie jakąś strategię. I tych strategii zawsze jest kilka. I one wszystkie mogą być dobre. No może niektóre byłyby tylko bez sensu, ale nie będziemy się nimi zajmować. Ale powiedzmy, większość dobrych strategii różniłaby się tylko kolejnością malowania i będzie miała wpływ na efekt końcowy, który dostaniemy. Będzie się wiązała na przykład z grubością nakładania farby, z kolejnością malowania poszczególnych płaszczyzn. Ja, kiedy maluję farbami olejnymi, to staram się pomyśleć strategicznie. Farby olejne długo schną. Więc jeżeli namaluję jakiś kolor, a obok niego będę malował drugi kolor, to one będą dwa przy krawędzi mi się mieszać. No siłą rzeczy będzie jeden się troszkę brudził od drugiego. I wtedy się zastanawiam, to który namalować najpierw, żeby to mieszanie mi najmniej przeszkadzało. I na przykład w dzisiejszej pracy zaproponuję wam, żebyśmy najpierw namalowali to, co najjaśniejsze, troszkę jak przy akwareli, czyli niebo. Później namalujemy sobie drzewa, ciemne zielenie. A dlaczego? Ponieważ chcemy mieć komfort i ewentualnie móc sobie oprzeć rękę tutaj, kiedy będziemy malowali dwór. Dwór jest precyzyjny, najprawdopodobniej będzie przy nim najwięcej pracy, będziemy tutaj dopracowywać różne detale i fajnie będzie móc położyć sobie rączkę na obrazie. Czy to malujecie na płasko, czy na sztaludze. Jeżeli byśmy najpierw namalowali trawę, na przykład od dołu szli, no to już sobie nie oprzemy ręki, bo wszystko nam się tutaj rozciapa i będziemy cali zieloni. Tak więc drugi powód, dlaczego najlepiej zacząć od nieba, ponieważ ono jest najdalej. I to się właściwie sprawdza przy każdej technice, szczególnie przy farbach i przy pastelach. Najpierw malujemy to, co jest dalej, po to, żeby później na tym namalować to, co jest bliżej, no bo naturalna kolej rzeczy, to, co jest bliżej, ma być bardziej z przodu, więc będzie nam łatwiej to namalować. No i chyba tyle, jeśli chodzi o gadanie. Jeszcze jedną rzecz wam proponuję. Ponieważ szkicowaliśmy węglem, jak widzicie, ten węgiel trochę brudzi. Trochę się ściera, tak? Weźcie sobie kawałek papieru albo szmatki i teraz spokojnie, bez obaw, po prostu zetrzyjcie nadmiar węgla w ten sposób. Węgiel ma taką cudowną właściwość, że on zostawi delikatne ślady. Na tyle delikatne, że będziemy je widzieć bez problemu, ale na tyle też delikatne, że nie będą nam brudzić koloru, bo byśmy sobie zbrudzili niebo i ono by wyszło szare. A w końcu mamy piękny letni dzień. Dokładnie tak. No i teraz nareszcie możemy zacząć malowanie.
Zaczniemy sobie właśnie od nieba. Być może użyjemy odrobinki terpentyny, to się okaże, żeby troszeczkę rozcieńczyć farbę. To zależy też od konsystencji waszej farby. Farby są różne, więc możecie wziąć śmiało szerszy pędzel, który macie, ponieważ tu nie musimy jakoś dokładnie malować. Chodzi o to, żebyśmy sobie zamalowali tą część. Proponuję wam zacząć od... No właśnie, ja zmoczę troszeczkę pędzel, żeby ta pierwsza warstwa farby była nieco zwilżona. Ona wtedy się równiej rozprowadza. Nie dodajemy na razie oleju, ponieważ olej dodajemy w późniejszych warstwach, które są bardziej na wierzchu. Zaczynam od bieli po to, żeby zaraz do niej dodać troszeczkę błękitów i spróbujemy sobie zmieszać już taki przybliżony odcień nieba, z tym, że ono będzie ciemniejsze u góry, więc będziemy malować dosyć cienko. Tak, biorę troszeczkę terpentyny jednak, żeby nieco rozcieńczyć farbę. Używam błękitu kobaltowego, możecie użyć też ultramaryny. Ona będzie głównie w tych górnych partiach nieba potrzebna. Dodaję też troszeczkę cyjanu, on zawsze się przyda. Przełamuje ładnie. Tak. I dodam odrobineczkę, ale dosłownie odrobinkę karminu i odrobinkę żółtego cytrynowego. Dlaczego? Ponieważ niebo nigdy nie jest tylko niebieskie. Niebo ma zawsze w sobie ciepłe światło słońca oraz troszeczkę, znowu troszeczkę, jak widzicie, jednak potrzebuje nabrać terpentyny, czy benzyny tak naprawdę. Niebo zawsze ma w sobie troszeczkę tych dodatkowych kolorów, ponieważ jak ktoś to ładnie kiedyś powiedział, za niebem jest czarny kosmos i tak naprawdę przez błękit nieba prześwituje czerń kosmosu, więc tam jest czarno z tyłu, a błękit to jest tylko rozproszony w powietrzu, atmosferze, tlen i inne gazy. Teraz sprawdzam, ile dodać poszczególnych kolorów, żeby trafić. Nawet można sprawdzić na zdjęciu. Myślę, że jest w miarę blisko. Zacznę od góry. Troszeczkę jeszcze benzyny, żeby się farba gładziej rozprowadzała. I wchodzę częściowo na liście drzew. Nawet wchodzę głębiej, ponieważ chcemy od razu uzyskać też te prześwity pomiędzy liśćmi. Daria, czy chcesz malować? Bardzo chętnie. Proszę cię bardzo. Śmiało możecie nawet więcej zamalować na niebiesko, to nic później nie będzie przeszkadzało. Dzięki temu będziemy mieć jakby to samo niebo, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i tuż przy liściach, prawda? Tak. To... I teraz schodząc w dół, będziemy sobie później dodawać, albo nawet od razu dodawać troszeczkę więcej bieli i troszkę więcej żółtego lub cyjanu, żeby na dole niebo było trochę bardziej turkusowe. Używamy dzisiaj farb olejnych. Tutaj jest pytanie o to farb olejnych Winsor Newton Winton, czyli taka średnio wyższa półka farb. Myślę, że możesz nawet trochę więcej nałożyć tak, farb. Ja ci już dodam bieli. Już ci dodaję bieli. Myślę, że od razu możemy wprowadzać chmury. Jaki masz plan? Wiesz co, właśnie ja bym chmury wprowadził za chwilę. Bardziej... Najpierw namalujmy sobie niebo, zostawiając troszkę miejsca na chmury. One nie muszą być idealnie w tych miejscach, co na obrazie, na zdjęciu. Moi drodzy, biel w farbach olejnych, i nie tylko, ma jeszcze taką jedną ważną cechę. Ona powoduje, że kolor staje się kryjący oraz staje się gładszy. Właśnie dlatego, że jest kryjący. Wtedy znika taka faktura, którą zostawiają włoski pędzla i najgładsze, myślę, że troszkę za dużo terpentyny, wiesz, że użyj grubszej trochę warstwy, bo będzie później tak trochę dziurawo. Tutaj są chmury, dlatego chciałam to rozjaśnić, żeby był ten błękit, ale nie aż tak kryjący. Ponieważ farby olejne nie schną, one schną kilka dni, czasami nawet tygodni, to możemy zupełnie spokojnie teraz wzbogacać jakieś kolory i ja myślę na przykład, że u góry troszkę jeszcze przyciemnimy błękit, a na dole zaraz go troszeczkę jeszcze rozjaśnimy. Tak więc w farbach olejnych fantastyczne jest to, że możemy dostrajać ten kolor na obrazie. To jest bardzo, bardzo wygodna metoda pracy.
Tak, i teraz tutaj się doskonale też sprawdza ten pędzel, przez to, że ma precyzyjną krawędź, to spokojnie można już ładnie wyznaczyć sobie linię dachu. To jest akurat płaski pędzel. W tej chwili ten kolor wydaje się ciemny, natomiast on rozjaśnieje przez kontrast, jak zaraz wprowadzimy liście drzewa i dach budynku. Tak więc. O, jeszcze trochę dodam. Ja jeszcze chciałem Wam powiedzieć o dwóch podstawowych metodach malowania farbami olejnymi, czyli alla prima, czyli od pierwszego razu, od pierwszej warstwy i na tej pierwszej warstwie kończymy. I dzisiaj sobie tą metodę zastosujemy. Druga metoda to malowanie na kilku warstwach, które wymaga więcej czasu, ponieważ musimy poczekać, aż warstwy farby wyschną i możemy nakładać następne warstwy zwane laserunkami. Cieniutkie warstwy lub grubsze oczywiście, ale często są to cienkie warstwy. Dzisiaj użyjemy tej pierwszej metody, czyli efekt, który dostaniemy, będzie tym niemalże końcowym. Jeszcze później go będziemy mogli troszeczkę dostroić, ale będziemy starać się też pokazać Wam, jak zmieszać kolor docelowy. Już jakby bez potrzeby później jeszcze jakichś wielu, wielu poprawek. Tak, tym bardziej, że w farbach olejnych zmiana tego koloru potem jest, wymaga często wyschnięcia poprzedniej warstwy, jeżeli bardzo chcemy zmienić. Ja bym, wiesz co, dodał jeszcze troszkę u góry ultramaryny, prawda? Kobaltu. On jest akurat taki ultramarynowy w tej wersji, taki dosyć ciemny. I myślę, że czy na razie niebo zostawimy? Czy już chmury? Tak, niebo na razie zostawimy, znaczy chmurami się zajmiemy, o, w tym sensie. Możecie dodać właśnie nawet ciemniejszy, troszkę przybliżę, możecie dodać nawet ciemniejszy odcień i po prostu w czasie malowania wmieszać go w powierzchnię. Może chmury zostawię Tobie. A ja uwielbiam chmury, więc bardzo wiem chętnie o tym skorzystam. Tak, to jest przewaga farb Na dole już olejnych nie, na dole już nie, nad wiesz? akrylami, że tu można pięknie, delikatnie zmieszać barwy z sobą. Że nie ma takiego ostrego przejścia wtedy. Tak jest. A propos tego delikatnego mieszania, chciałem Wam pokazać ten tajemniczy pędzelek, taki uroczy. Taki pędzelek, on jest akurat z włókna syntetycznego, możecie też kupić ze Szczeciny, on będzie nawet trochę lepszy przy grubszych warstwach farby, ale jeżeli chcemy uzyskać idealne, gładkie przejście od jakiegoś koloru do jakiegoś, to jest najlepszy pędzel, najlepszy rodzaj pędzli do tych efektów. Takim pędzlem delikatnie muskamy powierzchnię farby i ja może pokażę z bliska. Kiedy chcemy uzyskać idealnie gładkie przejście, może zrobisz, Daria, tutaj takiego troszkę ciemniejszego kleksa u góry, dobra? Dobrze. Takiego, o, taką kreskę, o dobra, może być. Słuchajcie, taki pędzel wachlarzykowy, już pokazuję. Zobaczcie, do czego on jest idealny, do zmiękczania. Patrzcie, to znika w magiczny sposób. I te pędzle właśnie do tego służą, między innymi. Jeżeli na przykład malujecie niebo i chcecie dostać gładziutkie, ale takie gładziutkie, że gładszego na świecie się nie da, to właśnie tym pędzelkiem. Możesz jeszcze raz pokazać, bo mi się to podoba. To jest takie przyjemne. Też gdzieś u góry, może bardziej tym cyjanem. Tym cyjanem, żeby się tam nie zrobiło zbyt dobrze. Fioletowo. Okej, super. Gdzieś tu koło drzewa. Tu. No, to może być tu. Możesz jeszcze nawet kreskę taką zrobić u góry, wiesz, u samej góry kreskę. O, super, bo chcę Wam pokazać, jak można ten efekt. Takimi ruchami w ten sposób, widzicie, w górę, w dół, właściwie to nawet bardziej w dół, tak żeby ściągać tą farbę niżej. Tam jakiś śmiecik wpadł. Zaraz. Jak chcecie zebrać śmiecik, to właśnie. Nie, nie, nie. Pędzlem najlepiej właśnie włosiem pod włos.
I jeszcze raz pokazuję. Widzicie, co się dzieje? Te włoseczki zabierają odrobinki farby. I tu się dzieje właśnie magia farby olejnej. Idealnie miękko się rozprowadza. Można to zrobić również palcem. Można to zrobić również zwykłym pędzlem, ale tym wychodzi zdecydowanie najbardziej miękko, jak tylko można sobie wyobrazić. No, to dziękuję za pokaz. Dobrze, zajmijmy się w takim razie chmurami. Także pędzelek wachlarzowaty polecam bardzo, bardzo gorąco. Widzę, że Wam się podoba. Ja też go bardzo lubię. Jaki jest Twój pomysł na chmury teraz? Pomysł mój na chmury jest taki, że namalujemy je troszkę grubszą warstwą farby, ponieważ to, co jasne, w ogóle lubi być malowane grubo, ale zmieszamy sobie też kolor chmur, one nie będą tylko białe. Oczywiście biały będzie tym głównym kolorem, którego użyjemy. Nie będziemy używać specjalnie terpentyny, nie chcemy rozjaśniać. Teraz chmury są przede wszystkim troszkę cieplejsze, ponieważ one są oświetlone ciepłym światłem słońca, które z natury jest lekko żółte. Po drugie, możemy je troszeczkę też złamać odrobinką różu czy pomarańczu. One wtedy zawsze wyglądają bardziej naturalnie, bo częsty błąd to malowanie chmur cytrynkowych. Jeżeli dodamy tylko żółtego, to uzyskujemy taką cytrynkę i nie wygląda to dobrze. Ogólnie sam żółty z bielą przy chmurach nie jest wskazany, więc odrobinka czerwieni jest wskazana. Co więcej, odrobinka błękitu jest wskazana. Wiecie dlaczego? Ponieważ nad naszymi głowami oprócz żarówki zwanej słońcem jest jeszcze wielka żarówka zwana niebem niebieskim. O, taki włosek, jeżeli Wam się oddziela na pędzlu, to jest normalne. Pędzel jak jest nowy, to po prostu jeszcze wychodzą czasami z niego włoski. Trzeba je wtedy zdjąć i wyrzucić. Oczywiście z tymi dodatkami w bieli chmur nie przesadzajcie, bo Wam wyjdzie znowu niebieski, ale troszeczkę minimalna dawka jakaś błękitu, czyli z tego połączenia wyjdzie szarość tak naprawdę, jest również wskazana. No, niech sobie leży. Ale generalnie raczej cieplejsza tonacja chmur nas interesuje, więc odrobinka żółtego, ewentualnie bardzo dobry jest ugier złoty też. No i używam pędzla okrągłego, ponieważ chmury nie mają kanciastych krawędzi, przynajmniej te. I nakładam je, może z bliska znowu powinienem pokazać. Ja mogę potrzymać. Ale właściwie to sobie, jakoś sobie udało mi się potrzymać. Słuchajcie, nakładam je w ten sposób, żeby koniuszek pędzla był skierowany w górę i takimi pociągnięciami. Tutaj farba będzie się trochę mieszać, dlatego że my tutaj dużo też tej farby nałożyliśmy, więc warto wziąć więcej. Od razu dostaniecie też efekt takich poduszek na chmurze. Na dole chmury mogą być ciemniejsze i doskonale ten efekt wychodzi sam, ponieważ w trakcie malowania farba biała na pędzlu miesza się troszeczkę z farbami tła, z kolorem tła. I jak widzicie, chmury naturalnie robią się trochę ciemniejsze od dołu. Tu wchodzimy też pomiędzy drzewa, żeby te chmury prześwitywały
przez drzewa. Te jasne partie niedługo staną się drzewami. I teraz jeszcze raz dokładam trochę bieli, troszkę tej ciepłej bieli. Troszeczkę jeszcze ją różem złamię. Takimi pacnięciami, ponieważ farba olejna łatwiej schodzi z pędzla, kiedy, o, malujemy takimi dotknięciami. Dlatego, że przy ruchu takim dłuższym, widzicie, ścieramy farbę. Pędzel zaczyna działać jak szpachelka. A kiedy pacamy tylko pędzlem w ten sposób, z leciutkim ewentualnie ruchem w którymś kierunku, to farba bardziej ochoczo schodzi z powierzchni pędzla. Nadajcie chmurom w miarę nieregularną krawędź. Dodaję jeszcze troszeczkę różu. Jak widzicie, te odcienie różnią się na powierzchni chmury. Ona raz jest troszkę cieplejsza, raz troszkę chłodniejsza, raz trochę bardziej różowa. Teraz czystej bieli dodaję, ponieważ ta czysta biel i tak zmiesza się z tym, co już mamy. No i już pokazuję, jak to wygląda w całości. Daria, czy chcesz spróbować? Pochmurować. Chętnie teraz popatrzę. Dobra. Trochę nam się ciemniejsze niebo zrobiło tam u góry, najwyżej zaraz je rozjaśnią. Właściwie to. Możesz tam jakiś obłoczek wpuścić. Tak, właściwie wezmę pędzel, którym malowaliśmy. Przy tych pokazach przyciemniania, rozmazywania farby, ona troszeczkę nadmiernie się przyciemnia. Ale za to może mieć ciekawą, taką ciemniejszą krawędź tak, przy chmurze. Chmura. Tak. Poza tym pamiętajcie, tam jest nawet taki obłoczek, który. Taka mgiełka tam jest na niebie, więc niebo nie zawsze jest jednolite. Ono często dostaje jeszcze jakieś dodatkowych odcieni, a poza tym możemy zostawić taki trochę ciemniejszy konturek przy chmurze. To jest fantastyczny efekt, ponieważ chmura wtedy wydaje się świecić. Ten konturek wzmacnia kontrast i dostajemy efekt naprawdę wdzięcznego świecenia. To jest naprawdę taki efekt z górnej półki, dosyć tajny. Nie każdy malarz zdradza takie chwyty, ale ja nigdy nie mam żadnych tajemnic malarskich ani rysunkowych. Dzielę się absolutnie wszystkimi moimi doświadczeniami z Wami. Taka jest moja podstawowa zasada uczenia. Tak więc bez żadnych tajemnic. Jeszcze kilka takich specjalnych efektów dzisiaj użyjemy, między innymi przy krawędziach drzewa. Sprawdzajcie, co się dzieje, jak dodacie do nieba odrobinkę żółtego, odrobinkę różu, nawet właśnie wcierając farbę już bezpośrednio w niebo. Ponieważ wtedy dostajemy efekt, Daria, ty jesteś specjalistką od tych mieszań barw. Dostajemy taki efekt lekkiego migotania. Tak jest. Tak. Kiedy patrzycie, to jest znowu taka fajna technika, nieco tajemnicza. Kiedy patrzycie w niebo w pogodny dzień, w pogodne niebieskie niebo, to zobaczycie, że przed waszymi oczami w pewnym momencie zaczyna to niebo pulsować różnymi odcieniami. Tam się pojawiają jakieś fiolety, jakieś zielenie delikatne. I właśnie dlatego warto dodawać te dodatkowe mieszanki. Niebo wtedy wygląda bardziej naturalnie, niż gdyby było idealnie jednolitą powierzchnią namalowane.
I w ten sposób przechodzimy sobie niżej, cały czas leciutko tą biel do kolejnej chmury. Tak, zaróżawiając i troszeczkę zażółcając. Powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy tutaj, Daria, Ty na pewno się ze mną zgodzisz. Kiedy dodamy do bieli dodatkowego koloru, na przykład dopełniającego do barwy nieba, a dopełniającą barwą do błękitów będą żółcie, a z kolei do turkusów będą lekkie róże. Kiedy dodamy właśnie troszkę różu i troszkę żółtego, to chmury będą świecić jeszcze bardziej, ponieważ one... Tak, będą wydawać też jeszcze bardziej takie wyraziste na tle nieba. Tak. Zrobię od razu więcej troszkę bieli, bo ona znika jednak szybko przy takim trochę grubszym malowaniu. No właśnie dlatego bieli zawsze dobrze mieć większą tubę. Tak więc pamiętajcie, niebo jest nie tylko niebieskie, a chmury są nie tylko białe. Białe. To jest najczęstszy błąd, kiedy zaczynamy przygodę. Ja też ten błąd oczywiście popełniałem, więc to jest całkiem naturalne i każdy właściwie to robi. Kiedy zaczynamy przygodę z malarstwem, to używamy zbyt białych chmur i zbyt niebieskiego nieba, malowanych jednym tylko kolorem. I wtedy wygląda to, jak się mówi, cukierkowo, nienaturalnie I płasko. No i ogólnie nie jest to. I teraz widzicie, dlaczego najpierw malowaliśmy niebo, ponieważ znowu fizyka. Chmury to jest para wodna, tak, zawieszona na niebie. I ta para wodna momentami jest skupiona w większe skupiska, większe obłoki, które są zupełnie białe i odbijają światło i przesłaniają niebo. Ale w pewnych miejscach para wodna chmury jest rzadsza i na przykład działa jak mgiełka, przez którą prześwituje tylko troszeczkę błękit nieba. Dlatego zaczynamy od nieba, a teraz dodajemy na nim obłoki. Zaraz pokażę z bliska, bo tutaj naprawdę sporo odcieni prześwituje przez... Sporo odcieni dodatkowych pojawia się na moich chmurach, poza bielą. Tak? Tak, myślę, że można już nawet zniżyć. Pokażę z bliska, jak ta struktura kolorystyczna wygląda, żebyście mieli obraz. No więc wygląda tak, widzicie? Tu się coś zażółciło, może nawet troszeczkę za bardzo się zażółciło. Ja to... Ja bym nie zruszała tego, jak pojawią się jeszcze inne odcienie na domu, to ciekawie właśnie te barwy. Tu się coś zaróżowiło. Tu jest znowu troszkę żółciej. Tu się coś zabłękiciło i zaszarzyło. Tak więc tutaj jest sporo kolorów w tej chmurze. No i w rzeczywistości też tak jest. Na żywo i na zdjęciu, które wykorzystujemy do malowania. Ja może troszeczkę obniżę kamerę, bo i tak na razie nie musi być tak duży widoczny kadr. Cały dwór. Przyda się jeszcze więcej bieli. Z premedytacją dodaję jeszcze więcej różu, żeby te obłoki wpadły w leciutko różowy odcień, ale różowy oczywiście z umiarem. Optycznie to będzie biel, natomiast biel lekko złamana. Nawet użyję troszeczkę szarości pejna, żeby miejscami te chmurki troszkę zaszarzyć. Żeby się tak ocieniały wzajemnie. Tak, tak.
Ten efekt tak naprawdę powstał je gdzieś tutaj, gdzie prześwituje troszkę płótna, ale pamiętajcie, że chmury również są cieplejsze niż niebo, a przede wszystkim u dołu, u swojego dołu będą no z umiarem, ale będą trochę cieplejsze. Możecie też zrobić taki eksperyment i wcierać najpierw farbę. Po czym na nią nakładać dopiero grubsze troszkę warstwy. Te najmocniejsze światła na chmurach nakładajcie zawsze najgrubiej. Ta warstwa wystająca, świecąca powinna być malowana grubo. To dodaje jeszcze realizmu i wrażenia świecenia chmur. Farby olejne ze względu na nasycenie ich kolorów oraz efekty, które możemy nimi uzyskać, właściwie są takim szczytem malarstwa. Żadna inna technika nie daje takiej szerokiej gamy efektów, elastyczności, nie daje takiej dokładności, precyzji wbrew pozorom właśnie jak farby olejne. Jeżeli chodzi o precyzję, no to jeszcze akwarele są bardzo blisko, bardzo, bardzo precyzyjne. Natomiast w akwareli nie uzyskamy wielu efektów, które uzyskamy w olejach. No i na odwrót też, ale oleje jednak są najbardziej wszechstronne. Jak widzicie, nakładam takie punkciki dosłownie białe, bo niektóre te chmurki się rozszczepiają na takie punkciki, które później lekko zmiękczam przy krawędziach. Szczególnie tutaj nad dachem dworu, tam się pojawiają takie mniejsze obłoczki, nawet lekko szare, więc ja je troszeczkę też ocieplam, zaszarzam. Ogólnie chmury niżej horyzontu zawsze są troszkę ciemniejsze, troszkę bardziej szare. Bardzo polecam Wam właśnie te domieszki różu. On tu jest dosyć wszechobecny w tych chmurach i daje bardzo ładny. Tak, on dodatkowo potem jeszcze będzie wyglądał bardzo ciekawie z zieleniami. Tak, 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 tak. Tak naprawdę to jest dopiero początek, bo nie mamy kontrastu jeszcze w ogóle w obrazie i on się wydaje przez to. Jakby punktu odniesienia do pozostałych tak. Plam. On się wydaje przez to na razie zupełnie nijaki. Zapraszam też serdecznie wszystkich z Was do grupy Oko. To jest płatna grupa naszej pracowni, gdzie uzyskujecie dokładne komentarze oraz różne dodatkowe materiały pomocne w naprawdę intensywnym rozwoju umiejętności. Link do tej grupy znajdziecie w opisie do dzisiejszej transmisji. A poza tym znajdziecie w grupie fantastyczny nastrój, doskonałe towarzystwo, pełne dobrej energii i twórczej pasji. Twórczej pasji przede wszystkim. Cudowny, jestem zachwycony zawsze tym, jak wspieracie się nawzajem, jak się wszyscy wspieramy. Tak, szczególnie niżej, słuchajcie, tam chmury zdecydowanie wpadają w taki róż z odrobinką szarości. Ależ to będzie
działać, jak się zaraz pojawią jeszcze kontrasty. Polecam wam obrazy impresjonistów. Zobaczcie, ilu oni kolorów używali do malowania chmur. Tam jest cała paleta. Tak, dzisiaj będziemy wieczorem mogli przetestować taką wieczorną, trochę ciemniejszą, pełną fioletów, żółci, róży paletę, inspirowaną obrazem właśnie jednego z wielkich impresjonistów, czyli Claude'a Monet. Tak. Dobrze, zostawmy niebo, bo nie zdążymy nic poza niebem namalować, ale ja tak lubię malować niebo, że mógłbym jeszcze godzinę. Daria, czy ty się zajmiesz drzewami? Tak, Ty jesteś, chętnie. to będzie twój żywioł, dużo koloru, dużo odcieni. Zabierz mi pędzel. Wiesz, to może ja wezmę drugi. To weź drugi pędzel, dobra, a ja tu jeszcze będę gdzieś cyzelował sobie niebo po cichutku. Dodam tylko na koniec, tą chmurę u samej góry namalujcie najjaśniejszą oraz najgrubszą warstwą bieli. Ja dodam do naszej palety trochę zieleni. Proszę cię bardzo. Może jeszcze troszkę przekręcę, żeby było widać. To ty maluj, a ja zerknę na komentarze widzów. Tak, tym razem wzięłam ścięty pędzel. Doskonały wybór. Trochę terpentyny. Ja od razu podpowiem, że w takich fragmentach jak ostre liście może się użyć trochę więcej terpentyny, żeby farba była bardziej rzadka. Tak. Ale ten pędzelek powinien dać naprawdę i tak ostrą krawędź. Teraz potrzebna nam będzie taka bardziej ciepła zieleń, dlatego przyda się dużo jeszcze żółci. Ale żeby nie była zbyt nasycona, to lekko ją przełamiemy tą magentą, którą mamy już na palecie. Już mamy sporo tych zieleni, to można od razu troszkę więcej wymieszać farby. Nawet zrobię jeszcze tak, że z boku zmieszam sobie pomarańcz. Tylko wezmę inny pędzel. Troszkę żółci. Troszeczkę magenty. Troszkę bieli. Oj, to nam pomoże jeszcze dodatkowo jakby ocieplić to nasze zielenie. Jeśli macie tak naprawdę duży pędzel, to ja nawet proponowałabym tą grupę szczególnie potraktować znacznie większym pędzlem. Zdecydowanie. Najpierw tak lekko rozedrgam. Bardzo dobrze, że zaczynasz od tych jaśniejszych zieleni, a później naniesiemy te najciemniejsze. To jest też strategicznie dobra decyzja, ponieważ nie będzie trzeba płukać pędzla w nieskończoność. Tak. Tak więc właśnie krawędzie, światełka, a na końcu malujcie cienie. Ale zaraz to dojdziemy do tego etapu. Ja proponuję jeszcze chyba zażółcić trochę. Już dodam żółt. Tak, jakbyś mógł wycisnąć. I wiesz co, tutaj była też gdzieś ochra złota. Właśnie nie widzę jej. Tu spadła. A. To jest naprawdę, nie, to jest cyjana palona, ale ona się też przyda w jakiejś niedużej ilości. Ale, ups, już ją podniosę, już ci dodam żółtego. Tak, no to warto naprawdę zrobić tą zieleń taką ciepłą. Tak, ciepła zieleń jakoś z reguły, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, lepiej wygląda z błękitem nieba. Tak, zdecydowanie, szczególnie w taki letni, pogodny dzień. Myślę, że nawet zrobiłam tak, że nałożę kilka tego typu plam, a potem możemy nałożyć dużo jaśniejsze jeszcze.
Jak ci się maluje szabelką? Świetnie. Tutaj zależy nam na tym, aby rozedrgać tą plamę zieleni, aby ona nie była zbyt jednolita. Teraz weźmiemy jeszcze więcej żółci. Nawet trochę zetrę zieleń z pędzla, ponieważ w dalszym ciągu jest jej dużo. Ona bardzo mocno zabarwia żółtą farbę. Teraz mam taką bardzo intensywną, jasną zieleń. W tych miejscach, gdzie światło jest najbardziej intensywne, tam dodajemy takimi drobnymi pociągnięciami właśnie jasne plamki. Troszkę wycisnę żółci. Szklaneczka wody. O, chętnie. Właśnie nas oglądałem. Tak, naprawdę? Tak, rodzina nas ogląda na parterze i jak poszedłem po wodę, to oglądałem, jak malujesz. Bardzo dobrze ci idzie. Ach, dziękuję. Dodam troszkę jeszcze bieli. Tak, i te plamki będziemy stopniowo teraz rozbijać na mniejsze, mniejsze. Tak, po to, żeby teraz jakby wyznaczyć sobie te fragmenty, które chcemy pokazać, że są bardziej oświetlone, nim zaczniemy przyciemniać jeszcze zielenie. Coś czuję, że te zajęcia przeciągną się jeszcze na przyszły tydzień. Dajcie znać, czy chcecie kończyć spokojnie jeszcze za tydzień w trzeciej sesji, tak jak to miało miejsce z Muchą i Klimtem, czy też dzisiaj wolicie posiedzieć dłużej. Czy bierzemy duży pędzel i przyspieszamy. Tak. Dajcie znać w komentarzach, zrobimy tak, jak wy będziecie chcieli. Tak, teraz troszeczkę wezmę, przełamię jeszcze zielenie sieną, aby tak one nie były takie wyłącznie oparte na zieleni. To też w tych oświetlonych fragmentach ładnie nam uwypukli światło. Ale oczywiście najbardziej przyda się nam kontrast i zaraz do tego dojdziemy. Bo aby coś było jasne, to coś innego musi być po prostu ciemne. Jak się zgodzisz, to ja się mogę zająć kontrastem, chyba że ty chcesz. No. Dobrze, rozumiem.
Wiesz, jak już cofałam pędzel. No rozumiem. Ale dlaczego kontrast? Popatrzcie na zdjęcie. Te drzewa się wydają prawie czarne na tle nieba, tak. A u nas to jest na razie zieleń. Oczywiście. Dlatego, że my na razie malujemy, Daria na razie maluje właściwie te połyski na liściach pojedynczych i krawędzie oświetlone. I teraz na to wszystko wpuścimy naprawdę ciemną bombę farby. W olejach łatwiej to zrobić w tą stronę niż odwrotnie. Tak, tak, zdecydowanie. Dlatego po raz kolejny strategia, czyli malujecie od jaśniejszych tonów najpierw, a później kładziecie ciemniejsze. Myślę, że może jeszcze tutaj zaznaczę tak, te jaśniejsze fragmenty. Zdecydowanie. Żeby już... I tamto drzewo, o właśnie, one jest troszkę dalej, może być troszkę bardziej przyszarzałe nawet. No może nie przyszarzone, ale nie tak jaskrawe w każdym razie jak te, o właśnie. Nawet taka właśnie cieniutka laserunkowa wręcz warstwa będzie dobra. Tak, tutaj oczywiście są jakby różne metody pracy. Czasami można sobie delikatnie, tak jak mówisz, laserunkiem zaznaczyć takie główne plamy w obrazie, a dopiero potem je dopracowywać już. Trochę na zasadzie takiej podmalówki. To możesz jeszcze od razu to drzewko za dworem zrobić. To jest też właśnie strategia malowania, żeby nie trzeba było pędzla, który sobie zaraz bardzo przyciemnimy, później myć znowu, żeby malować jaśniejsze zielenie. To możemy je zrobić na razie. W każdym razie tak do połowy. Tak zaznaczyć, żeby zaznaczyć. Też już... Będzie punkt odniesienia. Tak. To ja może przygotuję farby na tą ciemną zieleń. Dobrze. Też myślę, że jak już pojawi się ciemna zieleń, to wtedy jeszcze raz wrócimy do świateł, aby wyciągnąć największy kontrast, już mając tutaj odniesienie do tych ciemnych barw. Teraz dobrze byłoby właśnie umyć pędzel, czyli przetrzeć go papierem, aby zdjąć jak najwięcej farby. I potem wystarczy trochę w terpentynie go zanurzyć. I to, co jeszcze nie zeszło, ładnie zejdzie. Teraz, jeśli chodzi o ciemne zielenie, to będą nam też potrzebne dwa odcienie tak naprawdę. Jeden zimny, a jeden ciepły. Więc tak, ja proponuję do tych chłodnych zieleni możecie użyć zieleni szmaragdowej, którą my dzisiaj tutaj mamy, ale oczywiście też ją sobie przyciemnimy częściowo. Daria, ja bym przyciemniał chyba... No proszę. Już, dziękuję. Tylko wezmę sobie jeszcze mikrofon. O, przepraszam za hałas. Słuchajcie, jak zmieszać taką ciemną zieleń? Trochę się tutaj razem pozastanawiamy. Na pewno... A teraz chcesz zmieszać ciepłą czy zimną? Właściwie to się zastanawiam. Myślę, że możemy zacząć od tej zimnej. Na pewno wziąłbym jako bazę ultramarynę. Tak. Jako ciemny naprawdę błękit. I od razu sporo sobie jej zmieszamy, ponieważ no, będą duże powierzchnie do zamalowania. Dodałbym do niej zieleni szmaragdowej. I dostaniemy bardzo ciemną, bardzo chłodną zieleń. I zrobię próbkę od razu. Jest chłodna, jest wręcz taka niebieskawa. Ja bym troszeczkę magenty do niej dodała. Magenty, dokładnie. Żeby to było albo jednak zimne, sieny. A tak. Sieny dodałabym do tej cieplejszej. Tak jest. Ja pokażę Wam teraz, rozcierając, jaki to jest odcień. Nie wiem, czy kamera to wyłapuje. On troszeczkę w fiolet wpada, więc ja dodam jeszcze troszkę więcej zieleni. Zastanawiam się, czy szarości pejna tutaj wiesz też nie. A to jest dobry pomysł, tak. Szarość pejna to jest bardzo wdzięczna, chłodna szarość. Troszeczkę bym to zrzuci nawet dodała, żeby tak delikatnie ją przełamać. Czyli bierzecie to, co macie najciemniejsze w swoich farbach, czyli ciemny błękit, może być indygo, może być ultramaryna. Dodajecie
Trochę żółtego, żeby to jednak była zieleń. Teraz nawet takie, tutaj przy tych jasnych tonach, wiesz, bym wypróbowała, żeby dać pojedyncze pociągnięcia pędzla, tylko takie nawet liście. No myślę, że jako ta chłodna jest dobra, z tym, że ja od razu przygotuję jej troszkę więcej. I szczerze mówiąc, tutaj dodałbym odrobinki oleju. Ona będzie się kładła bardziej na wierzchu dzięki temu. Też będzie bardziej precyzyjnie można tak, nałożyć. Tak. Więc jeżeli macie olej, możecie dodać. Jeżeli nie macie oleju lnianego ani innego, możecie użyć oleju jadalnego, kuchennego. On się również jak najbardziej nada. Na pewno nie chcemy żadnych domieszek bieli. Nie tym razem. Tak. Szczególnie te gałązki, które widzimy pod światło, mogą być już tak bardzo precyzyjnie namalowane, aby czuło się tą strukturę liści na gałęzi. Oleju niedużo, dlatego ja wezmę, słuchajcie, drugi koniuszek pędzla, zamoczę go w oleju. Można mieć pipetkę też do tego i po prostu w krople, dwie, trzy kropelki oleju. Możesz go wziąć ode mnie? Oczywiście. Dzięki. Wytrę od razu pędzel, żeby nam tutaj nie zachlapał wszystkiego. To jest też logiczne, słuchajcie, farba tłusta. No tłuste jest bardziej na wierzchu, jest lżejsze. Ona zostaje bardziej na powierzchni i jest też rzadsza, dzięki temu jest bardziej precyzyjna. Czy może być taka zieleń, czy jeszcze żółta? Czy tam w ogóle w lewej stronie myślę, że byłaby cieplejsza, tak. Ale tak, taki odcień już jest jak najbardziej. No zobaczcie, jak precyzyjnie zaczęło się malować, kiedy dodałem troszkę oleju. Są jeszcze różnego rodzaju media do farb olejnych. Bardzo serdecznie Wam je polecam. My je pokażemy. Dzisiaj ich nie mamy, ale na następny raz je przygotuję. To jako te najciemniejsze tony. Tak. Proszę, jeszcze będziemy potem dodawać pośrednie. Może najciemniejsze będą raczej tu bardziej. Mm-hmm. To proszę, oddaję Ci pędzel. Tak, teraz się przyda właśnie delikatnie oprzeć dłoń. O pędzlach było na początku Pani Joanno, ale powtórzę. Używamy pędzli szczeciniastych Renesans do farb olejnych oraz pędzli szczeciniastych Van Gogh do farb olejnych. Pędzle z serii 210-211, a pędzel Renesans to seria 1108B. Jak widzicie, nawet większą precyzję mamy przykładając bok pędzla, niż go przesuwając. Tak. Delikatnie jakby modyfikować tę mieszankę, też żeby ten kolor nie był zbyt nudny. Dodałam teraz trochę sieny. Jak chcesz, możesz wypróbować też któryś z tych płaskich pędzli. Albo, a to też dobry pomysł. Albo ten w ogóle, syntetyczny. Ale na razie jeszcze zostałabym przy tym. Tutaj taki fragment właśnie widzialny, mocno pod światło. Ja tylko odpowiem, że zgodnie z Waszymi prośbami będziemy kończyć za tydzień. Także jeszcze dzisiaj pewnie 20 minut pomalujemy i na spokojnie skończymy za tydzień. No to jest temat naprawdę... No, też olej wymaga czasu tak, jednak. To jest temat z najwyższej półki, bo architektura w farbach olejnych, pejzaż do tego.
O, widzę, że modyfikujesz właśnie od razu też. Troszeczkę dodałam jednak sieny, Tak, tak, żeby tak. te Bo te tony liście, były to na zdjęciu zresztą bardziej. widać. Ja może pokażę troszkę zdjęcie. O. Ja mam taką metodę, że też jak maluję, to jakby na On jeszcze bieżąco. brąz Van O, Dyka. świetnie. On się przyda do tych najciemniejszych, ciepłych. Brąz Van Dyka to też taki kolor must have. Bardzo polecam. Ale ty zaczęłaś coś mówić, przerwałem ci. Ja tak pracuję, że też za każdym razem jednak staram się trochę ten kolor zmodyfikować, czyli dodać właśnie troszeczkę zieleni czy troszeczkę sieny. Wtedy on wychodzi taki bardziej bogaty, ciekawszy potem w efekcie końcowym. Dobrze, myślę, że teraz jeszcze nim tutaj tak do końca rozdrobnimy to, to jednak nałożyłbym jeszcze te Tak, większe powierzchnie, bo tak, tak, tutaj tak. chodzimy w detale, a tak naprawdę potrzebujemy Poza tym też takiej wtedy masy liści. dokładnie te małe gałęzie przyczepią się do jakiejś masy, no tak jak drzewo rośnie od pnia na zewnątrz. I to też da nam świetny punkt wyjścia do potem dalszej pracy. Dodajesz sobie w tej chwili sporo benzyny, czyli odpowiednika terpentyny, żeby widzę rzadszymi farbami malować. Tak, żeby tutaj jednak tak jeszcze trochę podmalówkowo, ale już przełamać tą biel. Ale to jest też sprytne, co robisz, ponieważ dzięki temu dostajesz cienką warstwę farby w cieniach, a grubsza warstwa farby na przykład na chmurach w tych miejscach oświetlonych. To taka strategia malowania od wieków. Takie właśnie prześwity super są, niech taka kropeczka Tak, ja tam specjalnie tak zostaje biała. zostawiam. Później oczywiście też można je dodać, ale fajnie jest je pokazać już teraz. Może ja ci wycisnę jeszcze jakiegoś koloru, dorobię. To myślę, że teraz można by właśnie teraz ocieplić jeszcze bardziej te zielenie. Ciemne, ale ciepłe. To ja użyję znowu ultramaryny żółtego i odrobinkę sieny palonej tym razem. No O, świetne. taki brąz wyszedł prawie że, ale może jeszcze trochę żółtego dodam. Tylko żółty się gdzieś schował. Tam go gdzieś może No, widziałaś? może jest tutaj pod. O, jest tutaj, tak. Ja przetestuję. Ja zrobię jeszcze zbliżenie kamery, bo jeszcze możemy sobie na to śmiało pozwolić. To teraz jeszcze troszkę słabo widać, bo się odbija, ale ta wcześniej nałożona część jest znacznie zimniejsza, bardziej taka zimna, niebieska, a teraz cieplejsze, bardziej brązowe plamy. Dam ci fartuch, bo się zaczynamy tutaj. Kable od mikrofonu wpadają nam do palety. O. Dziękuję bardzo. Oczywiście możemy potem tak precyzyjnie dopracować niektóre z liści.
Naprawdę wystarczy dopracować czasem kilka szczegółów, by reszta bardziej tak abstrakcyjnie, ekspresyjnie namalowana, jakby podporządkowała się temu, co oko rozpozna jako strukturę zieloną. Co, ja bym spróbował dodać jeszcze troszkę tej zieleni szmaragdowej do tej mieszanki. Przygotowałem ci też ten pędzel okrągły, cienki. To co, może teraz Tobie przekażę pędzel? Bardzo chętnie. Bardzo proszę. Ja zajmę się teraz troszkę bardziej takimi precyzyjnymi listkami. Już Wam pokażę, jak je namalować. Wezmę sobie tylko trochę oleju. Wypróbuję pędzel okrągły tym razem. Mam wrażenie, że do koniuszków listków ten pędzel okrągły będzie dobry, do pojedynczych też takich listków, ponieważ mamy ogólnie w tej chwili strukturę taką dosyć liniową tych liści, taką kreskową. Natomiast spróbowałbym teraz malować na zasadzie kropeczek, małych plamek, żeby rozdrobnić troszkę strukturę, zwłaszcza tutaj na końcach, tak żeby one miały trochę bardziej charakter klonu. I takie dotknięcia okrągłym pędzelkiem bardzo fajnie się dobrze zestawią wdzięcznie z tymi podłużnymi. Z tymi podłużnymi. To chyba taki sekret tego, jak w ogóle malować zieleń, żeby szukać różnic, różnych kształtów. Tak, i w kształcie, i w kolorze. Odcieni, tak. No i tutaj przychodzą z pomocą różne pędzle. Nie śpieszyć się, spokojnie. Tak. Ale ogólnie malowanie farbami olejnymi takich detali to jest tak naprawdę malowanie kropelkami. Czyli dotykacie tylko pędzlem i on zostawia kroplę w konkretnym kolorze. Ja użyję tu więcej sieny palonej, bo te liście tutaj wpadają w taki mocno taki prawie pomarańczowo-zielony ton. Jakbyś Daria troszeczkę... A tu jest żółty, dobra. Proszę żółtego i tej zieleni szmaragdowej też trochę się jeszcze przyda. O, super. Tak, będzie trzeci etap malowania.
Tak, to już ustaliliśmy. Jednak płaski pędzelek doskonale się tutaj sprawdza, bo on zostawia takie ostre zakończenia. Tak więc właściwie różnica jest taka, że to jest tylko trochę krótsze włosie niż to, którego ty używałaś. No i ten twój to Tamten był już szabelkowy. tak. Właściwie chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, na tą technikę, której teraz używam. Pokażę to z bliska. Nawet bardzo z bliska. Dotykam jakbyś zabrała Daria talerz na chwilę. Ok, paletę, czyli naszą. Słuchajcie, płaski pędzel to jest numer czwórka, numer 4. On ma jakieś 8 mm, 6 mm, 8 mm średnicy. Bardzo dobry, ponieważ dotykając w ten sposób, ustawiacie go szpickiem i dotykając tylko do powierzchni obrazu, obracając pędzel w czasie malowania, powstaje dosyć wdzięczny efekt liści. Tak Tak, więc, jakby rozmalowujesz też te warstwy, które są niżej, prawda? tak, one się trochę Świetnie się rozmalowują. łączą z sobą. Ta biel z chmur gdzieniegdzie się rozmalowuje. Dzięki temu dostajemy całą masę odcieni różnych. Zazielenia mnie teraz troszkę bardziej. Żółty jeszcze potrzebny w dużych ilościach, poproszę. Dzięki. Błękit też? Nie, ten szmaragdowy jest dobry. Wystarczy. Odłożę już kamerę, bo będzie mi wygodniej. Tak, ja chciałam jeszcze pokazać, jak można też jakby niebem wejść w drzewo. I na przykład przywrócić też te błękity tutaj. Co ty na to? Czy to już na następny raz zostawimy? Zobaczymy.
Mały dodatek terpentyny zawsze powoduje, że dostajemy troszkę dokładniejsze ślady. Podobnie też dobrze działa olej. Tam jest też delikatnie widoczna gałąź. Ja ją nawet namaluję tutaj gdzieś. Kilka tych gałązek jest widocznych. Ciemniej zawsze będzie od spodu gałęzi, a jaśniejsze liście będą u góry. Tak więc właśnie tutaj na przykład, szczególnie nad dworem, tam są najciemniejsze. One błyszczą trochę niestety w świetle, ale nad samym dworem będą najciemniejsze i najcieplejsze zarazem. Przyślijcie proszę zdjęcia waszych prac. Chętnie je zobaczymy. Coś doradzimy. Doradzimy. Szczególnie w grupie, tak więc jeżeli liczycie na większe, dokładniejsze informacje, to zapraszam do dołączenia do naszej grupy Oko. Coś chłodnego by się przydało. Tak, myślę, że jakieś właśnie błękity. Ogólnie to jest miejsce najmocniejszego kontrastu w całym tym obrazie, mam wrażenie. Bo jasna chmura spotyka się z maksymalnie ocienionymi liśćmi drzewa. Czy chcesz coś, Daria, zmienić, dodać od siebie? Chciałabym chętnie dodać tą niebieską plamkę. Proszę cię bardzo. Tylko wezmę może inny pędzel teraz. No i pewnie będziemy powoli tą niebieską plamką kończyć. Zobaczymy. Tu mam trochę suchą tą farbę. Bieli chcesz? Trochę bieli, tak, bo niedużo, tak troszeczkę. O, świetnie. Staram się nie rozeczyć bardzo tych zieleni, ale właśnie tak się przebić niebem. Wprowadzam jeszcze minimalne rozjaśnienia nieba.
mogę poprosić tutaj, chociaż masz ten błękit. Zetra, bo jednak troszkę zieleni schodzi na pędzel, żeby się nie pobrudzić. No właśnie to jest wspaniałe, że można cały czas wprowadzać korekty. A myślę, że jeszcze tamten kolor może być jaśniejszy. Jeszcze trochę więcej bieli. Pokażę może bardziej. Daria wprowadza takie akcenty bardzo intensywnego, jasnego błękitu pomiędzy liśćmi. Tak, może teraz tu jeszcze dodamy. To mogą być takie nieduże kropeczki, ale które nam jeszcze troszeczkę jakby podbiją to słońce, jasne niebo. To chyba będziemy Myślę, na dzisiaj że kończyć. dzisiaj będziemy kończyć. Za tydzień, kiedy troszeczkę podeschną te warstwy, na przykład niebo troszkę podeschnie, bo już zdąży nieco podeschnąć, to pokażemy Wam jeszcze, jak dodać troszkę detali, jak jeszcze uczytelnić niektóre liście drzewa. No i zajmiemy się przede wszystkim malowaniem już samego dworu. Ale dobrze, bardzo dobrze, że mamy jeszcze ten tydzień czasu, ponieważ troszkę wszystko podeschnie i będzie nawet bardziej komfortowo malować resztę. Tak więc, nasi drodzy, z tego, co dzisiaj Wam pokazywaliśmy, zapamiętajcie przede wszystkim to, że niebo to nie tylko błękit, to też dodatkowe barwy, że chmury to nie tylko biele, to tak naprawdę i żółcień, i pomarańcz, i róż, i czasami szarość, że w chmurach pojawia się sporo dodatkowych kolorów. Nawet jeszcze będziemy może jakieś drobne korekty za tydzień wprowadzać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wspólne dzisiejsze malowanie. Jesteśmy tutaj. Bardzo nam było miło Dziękujemy. Z Wami ten czas spędzić, jak zawsze. Życzymy Wam pięknego dnia i zapraszamy już o 19:00 na wspólne malowanie pejzażu morskiego według... Tak. Monet, tak, Claude tak. Monet. Dzisiaj będziemy szaleć. Zatem zaszalejemy. Tym razem akrylami. Bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia. Zapraszamy do grupy Oko.